gdzie jesteśmy? Tym razem w autobusie PKS. Jedziemy do Giżycka, ponieważ tam został nasz samochód. Tylko że zaczął się sezon snowboardowy, postanowiłam zabrać Ferajnę, czyli rodzinę, i pojechać na deskę. Ale przeceniłam swoje sprzęgło i samochód został w lesie. To znaczy właściwie nie został, bo szybko udało się go scholować. Został tam u mechanika. Ja poszłam jeździć. Wróciłam do domu ze znajomymi, a teraz jedziemy z ciocią Gosią, która nie chce się teraz pokazać do kamery, ale już ja to załatwię. Jedziemy odebrać samochód i przy okazji oczywiście pojeździć. Jest to nowa przygoda, ponieważ autobusy PKS-u wcale nie są przystosowane do tego, żeby jeździć z niemowlętami. Nie ma tu pasów. Popatrz. Nie, mamo, jakiego masz dobrego palca. Nie ma tu pasów bezpieczeństwa na fotelik. No i tak trochę ryzykownie jest tak siedzieć z nim na kolanach, no ale co na to poradzę. Zachariaszowi się ewidentnie nudzi i jest nie za bardzo wie co ze sobą zrobić. Próbowałam go nakarmić, trochę się udało, chociaż on ostatnio je tylko i wyłącznie na leżąco. No i chyba zje dopiero na miejscu, pod warunkiem, że będzie się gdzie położyć. I mam nadzieję, że nie zakrzyczy nas teraz podczas jazdy, bo jeszcze musimy dojechać z Giżycka do Okrągłego. A propos osiągnięć tego tygodnia, albo właściwie obserwacji, zaobserwowałam, że moje włosy są aktualnie wszędzie. Podobno właśnie w tym czasie, 3, 4 miesiące, 5 po porodzie, kobieta musi stracić wszystkie włosy, które jej nie wypadły w ciąży. Bo jakoś tak to jest, że w ciąży one nie wypadają. Stąd rzeczywiście miałam więcej włosów i były ładniejsze. Więc teraz jak wypadają, to są dosłownie wszędzie. Niestety bywa, że znajduję je nawet w ciastkach. Będę musiała chyba zakładać taki czepek, jak to kucharki kiedyś nosiły. Jak moja świętej pamięci babcia Helenka, kucharka, szefowa kuchni, nosiła. Ale nie, zupełnie na poważnie, to podobno nie da się nic zrobić z tym wypadaniem włosów. Można ewentualnie zaserwować włosom kąpiel, tudzież maseczkę z oleju rycynowego. Bo co ma wypaść, to musi po prostu wypaść. Powiedzieć, że Zachariaszowi właściwie przestały już robić oczka. To się działo tak bardzo powoli, że coraz mniej mu ropiało i właściwie teraz zdarza się, że jak się obudzi, to nie są wcale zaklejone. I podobno tak właśnie jest, że jeśli dziecko ma problem z tymi ropiejącymi oczkami na początku, ale nie ma urzęku, to przechodzi to samoistnie mniej więcej do pół roku wieku małego. Więc warto poczekać, żeby nie stresować siebie i dziecka przetykaniem kanalików łzowych. Zachariasz ma 21 tygodni, a mnie zaczął boleć brzuch. Tak jakbym miała dostać okres. No i przecież nie ma reguły, kiedy po porodzie występuje pierwsza miesiączka. No więc może to być teraz. A z drugiej strony, przez ten cały okres, kiedy dochodziłam do siebie, po porodzie też pobolewało mnie coś tam brzucha. Więc zobaczymy. Właściwie bardzo to jest wygodne, że teraz tego okresu nie ma, więc niech się nie spieszy. Ślicznie rozmawia. Kto tak ślicznie rozmawia? Co? Kto?
Tata! No, muzyczka się skończyła, tak? No,